Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam oczywiście o konkursie na taki piękny nożyk i jemeczkę. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to wpłacasz 15 zł na CaseHaga z kodem CROXY, no i oczywiście wtedy masz szansę w tym giveawayu wygrać. Link oczywiście w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl, a my dzisiaj odbieramy sobie mój cashback, który wynosi w tym momencie 5000 zł, więc taki nożyk za free sobie odbieram i oczywiście go sprzedaję. Dzięki temu mam oczywiście budżet na dzisiejszy film. A cashback oczywiście zdobywamy grając na stronie, otwierając skrzynki, batelki, grając. Takie oczywiście specjalne tutaj nagrody możemy sobie zdobywać, jak i również możemy wbijać level, za który potem możemy sobie skrzynki daily codziennie odbierać za darmo. No i dajmy na to za setny level. Mam tutaj taką skrzynkę Challenger. No i co dostaniemy z tej skrzynki? Rękawiczki. No jak możemy zobaczyć, no to oczywiście no codziennie co innego mi leci, biorąc pod uwagę ostatnie dni, które próbuję, że tak powiem, sobie tutaj to daily odbierać. No a to możecie zobaczyć oczywiście na filmie, że tak naprawdę tutaj wszystko możemy sobie trafić w tych skrzynkach. No a my lecimy oczywiście na batelkę, bo mamy ponad 6 koła. No i trzeba tutaj spróbować kapitał pomnożyć, tak? To jest skrzynka, którą lubię sobie wrzucić, bo ona no tutaj lubi rzucić, tak? Tylko ona rzucała zazwyczaj, ale nie mi. Więc 3000 zł i tutaj taka rozgrzewkowa bitwa z botem nerdem. Więc zobaczmy. Oczywiście przypominam, że konkurs na skina jest. Sobie oczywiście skina wygrać. No i to jest właśnie to, o czym mówię, stary. No leci każdemu, tylko nie mi. No ale właśnie, skin do wygrania. Jak chcesz wygrać, to zona łapa, które pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na CaseHagu. Jak osobom pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz sobie magiczny ten zielony w prawym górnym rogu plusik. No i oczywiście zastosujesz mój specjalny kodzik, jakim jest oczywiście kod CROXY. Dajmy na to, jakbyś chciał sobie blikiem załadować, no to tutaj kodzik CROXY. Dajcie 10% więcej i dwie skrzyneczki na start za free. No powiem tak, no zostaną 3 koła, no nie była to zbyt mądra decyzja, żeby tą bitwę zrobić. Znaczy może by była, tak? Jakby była to bitwa underdog, no to może wtedy byłaby to jak najbardziej mądra i uzasadniona decyzja, no ale no, 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 panie, no gdzie mądra i uzasadniona decyzja pana prowadzącego, tak? Strzelam młotow do tego incendiary, niech będzie coś takiego, 1700 zł, no mam nadzieję, że tutaj pójdzie nam ciut lepiej niż na tej poprzedniej bitwie, bo jeżeli to przegramy, no to będzie nam ciężko tak naprawdę coś tutaj jeszcze zawojować, więc no trzymam kciuki, że tutaj te skrzynki okażą się dla nas łaskawe. Pierwsze otwarcie, hiperbestia, no niestety, no to 67 zł tylko, skrzynia taka jedna, 200, potem lecą skrzynie za 280, incendiary, lubię te skrzynki, Mołotowa również tutaj lubię i zobaczmy, znowu hiperbestia, może ciut lepszy stan, no niestety nie, ale no warta więcej od tego Glocka, tak, no ale ta AW panowałaś, no to jest 1500 zł, no dlaczego tylko moi przeciwnicy muszą zdobywać coś, a ja nie mogę nic, no przecież to jest niepojęte, że no ja wychodzę na minus, już kolejną bitwę z rzędu i nic mi nie może spaść, no i moi przeciwnicy albo trafiają jakieś MK Fate, albo jakieś Onitazio AWP, no tak, no dawu jak rok, no nie dajcie nic, no ja tutaj nawet 1000 zł nie miałem w tej bitwie, no 755, przypomniałem, że 1700 wydałem, więc no, no średni biznes, tak, póki co trzeba sobie powiedzieć, więc może po prostu twórzmy te skrzynki za daily, żeby tutaj jeszcze coś podreperować, ten mój budżet AWP, zacznijmy tutaj, czy jest w ogóle sens dalej otwierać, jak to spada mi po 11 zł, tak, kurczę, średnio bym powiedział, tak? No 1700, no, to jeszcze coś spróbował, że tak powiem, tańszego i no jak nie odda, no to wjeżdżamy chyba all in, no bo, no, no bo co, no co możemy zrobić, jak tutaj, że tak powiem, no nie chcę dawać, tak? Jak nie chcę dawać, no to najlepiej sobie zrobić przerwę i właśnie, spróbować kiedy indziej, jak oczywiście chcesz, no ale no, no gdzie ja przerwę, stary, no ty dobrze wiesz, że pan prowadzący tutaj, jak już się wciągnie w otwieranie skrzynki, no to nie może przestać, tak? Więc zobaczmy, 11 skrzynek, pierwsza, czy to jest Hey Grenade? Tak to jest skrzynka się nazywa? No to już się tak He nazywa, więc może to jest skrót od Hejś, nie? No dobra, no nieważne, no nie przejmujmy się tutaj nazwą skrzynki, ja tutaj przejmuję się bardziej tym, co mi dropi, albo co tak naprawdę mi tutaj nie dropi, bo jest naprawdę słabiutko. 146 zł, ostatnia ta skrzynia, a WP jeszcze na koniec, no będzie to 102 zł, no 102 zł, no to jest profit. Znaczy, jaki profit? No to nawet nie kosztowało 100, więc mogę powiedzieć, że to 2 złote profit. To jest minus jeszcze. No ale no właśnie, dostaję teraz mój przeciwnik Bloodporta. Dostaję, no to, co to widzisz, stary, 80 zł.
80 zł skrzynia kosztuje. Niesamowite, naprawdę, wszystko przeciwko mnie. To jest niepojęte, jest po prostu niepojęte. 64 zł, mam jakąś petkę, to chyba coś kosztuje 110 zł. No tak, klasycznie. No i ostatnio też się Green Jar, no i potem wjeżdżamy w czerwone słoiki. Zobaczmy, no, nie wiem, może Underdog, ja powinienem grać, może ja powinienem zrobić jakiś odcinek, gdzie tylko bitwy Underdog będą, no bo to jest niepojęte, naprawdę. No tutaj 2000 zł na koncie mojego przeciwnika, u mnie skromne 400, więc ostatnie strzenie, no tutaj już nic nie zmieni. 750 zł mi zostało, naprawdę istna tragedia. Nie było ostatnio naprawdę... No nie było takiej sytuacji, stary, że po prostu aż tak dostawał na dziurę. Ale w końcu, no musiał nadejść taki piękny dzień, gdzie faktycznie na dziurę mocno dostanę. 630, 120 jeszcze możemy tutaj zaaplikować. Niech będzie tutaj też Street Dragon i zróbmy bitwę na 4 osoby i zróbmy tego underdoga. Ja jestem w stanie się z wami teraz założyć, że w tym momencie będę miał najwięcej w skinach. I tą bitwę przegram przez to, że to jest underdog. Zobaczmy, 67, no było blisko, żeby tutaj jak najmniejszą wartość tutaj temu dostać. No to USP Kill Confer, czekaj, czemu to ja, 144 zł kosztują ten nowy. Tutaj 111, no i samo dalej nas tutaj, nieźle, że tak powiem. Chciałem powiedzieć, no właśnie, no po prostu powiedzmy, że to jest tragedia ten odcinek.